Witajcie, dziś krótki materiał, a maszyna, którą chcę Wam pokazać, pozornie nie różni się od M16 czy Johnny Paga, o którym już opowiadałem w jednym z poprzednich nagrań. Jednak ta maszyna zdecydowanie zasługuje na chociażby krótkie przedstawienie, tak więc poznajcie prawdopodobnie najładniejszą customową M11 w Polsce. M11 jest teoretycznie bliźniakiem M16, jednak poza identycznym sercem to tak naprawdę dwie zupełnie inne bajki. M11 to dość wierna kopia Hondy Rebel 250. Dzięki temu mamy tu klasyczną ramę z wahaczem powieszonym na dwóch amortyzatorach, zamiast piekielnie twardego softaila jak M16. Dzięki temu maszyna jest zdecydowanie wygodniejsza do jazdy, choć przyznam, że raczej dla niższych kierowców, do których ani ja, ani właściciel tego motocykla Piotr raczej się nie zaliczamy. I podejrzewam, że właśnie to była jedna z głównych przyczyn kustomizacji tego motocykla. Spójrzcie na fotel. Kawał blachy obszyty skórą, zamontowany na wycinanej laserowo blaszy i odsunięty do tyłu o kilka centymetrów. To już daje więcej miejsca na nogi. Do tego dochodzą gmole, które znawcy boberów uznają pewnie za niepasujące do takiego projektu. No i fakt, ale właściwie dzięki nim, a raczej dzięki spacerówkom tam zamontowanym, po dłuższej jeździe może zmienić nie do końca komfortową pozycję na ciut wygodniejszą. A właśnie, wygoda, a zastosowane siedzisko. Powiem Wam, bajka. Miękkie amortyzatory plus miękkie sprężyny pod fotelem bardzo sprawnie wychwytują wszelkie nierówności nawierzchni i niwelują twardość tego cieniutkiego, ledwie co materiałem obszytego siedzenia. Do agresywnej jazdy oczywiście się nie nadaje, bo jest za miękko, ale i do tego ten motor nie został przecież stworzony. Silnik nie zachęca do kręcenia go wysoko, co uzupełnia się tak naprawdę ze stylem bobera, którym zamiast w trasę najlepiej powozić się po mieście. I tu jedno jest pewne. Na pewno wyróżni się z tłumu. Jeśli ktoś go nie zauważy, to na pewno usłyszy. Krótkie, przelotowe wydechy ryczą jak wściekłe, dlatego też zostały zdławione zestawem DB Killerów w produkcji własnej. A jakże. Jak na garażowe warunki, w których powstał, zrobiony jest naprawdę rewelacyjnie. Widać, że twórca miał od początku do końca plan, który sukcesywnie realizował. Światła, kierownica, manetki, sakwy. Modyfikacji jest naprawdę spora, a moim zdaniem wszystko do siebie idealnie pasuje i robiąc taki projekt sam, pewnie niewiele bym zmienił. Jeśli pojawiają się jakieś niedoróbki, no cóż, taki urok customa. Jeśli zaczniecie robić swój motocykl, tak szybko nie skończycie, a zawsze znajdzie się jeszcze coś, co będzie do zrobienia. Tak czy owak, ten już naprawdę dobrze wygląda. A co Wy sądzicie o tym właśnie customie? Dajcie znać w komentarzach, jak się Wam podoba. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądał proces budowy tego bobera, wbijajcie na kanał Piotrka, link znajdzie się w opisie tego filmu. A ja dziękuję za oglądanie materiału i pomoc w pozycjonowaniu tego filmiku za pomocą łapek w górę. Pozdrawiam, do następnego. Cześć.